Witam Was. Nazywam się Karol Sitarz, w imieniu PhysiActive chciałem Was powitać na dzisiejszym spotkaniu live z Michałem Ginsztem. Cześć wszystkim. Napiszcie, czy mnie słychać, czy wszystko jest dobrze. Michała też już widzicie. Cześć, witam. Idziemy. Wszystko nas, tak? Słychać nas dobrze? Słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby troszkę porozmawiać i posłuchać Michała o rehabilitacji stomatologii. Ten nasz dzisiejszy live jest taką zapowiedzią kursu, który odbędzie się u nas w czerwcu, 19-20 czerwca. Pierwszy raz Michał poprowadził nas to szkolenie, zarówno dla fizjoterapeutów, jak i dla lekarzy stomatologów. Więc Michała przedstawiał, nie będę, Michał, sam o sobie kilka słów powiem, my się już kilka lat znamy, więc no, ja Was zachęcam do zadawania pytań. Piszcie, czy nas słychać na razie, czy wszystko jest ok. I jeżeli jakieś Was sprawy nurtują, to spróbujemy w tym dzisiejszym spotkaniu na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli coś Was zaciekawi, to zachęcamy do kontaktu i no i cóż, do spotkania później na szkoleniu. Michał, no ja będę pierwszy z pytaniem. Chciałbym, żebyś tam troszkę opowiedział o tym, jak to się w ogóle stało, skąd zainteresowanie, że taki temat i fizjoterapii, i stomatologii w twoim życiu powstał i się te dwa tematy połączyły i zajmujesz się tą rehabilitacją stomatologiczną, nie tylko z pacjentami, ale przejść krok dalej, bo i zajmujesz się nią ucząc i fizjoterapeutów, i też na kursach specjalizacyjnych, tak, dla lekarzy stomatologów. Tak. Więc stoisz po... jako terapeuta po jednej stronie, a po drugiej jeszcze jako nauczyciel tych, którzy pracują z pacjentami, zarówno stomatologów, jak i fizjoterapeutów. Witam wszystkich Państwa. Dziękuję za ten krótki wstęp. Więc generalnie moja przygoda z fizjoterapią stomatologiczną rozpoczęła się już ponad 8 lat temu, kiedy mój przyjaciel Marcin Berger, stomatolog, w czasie pracy nad swoją rozprawą doktorską wpadł na pomysł, prawda, żeby tutaj do badań dołączyć także elementy elektromiografii powierzchniowej do badania aktywności narządu żucia, elementy jakiejś może fizjoterapii, terapii manualnej, i spytał się mnie, czy ja bym nie był zainteresowany, żeby coś na ten temat, prawda, tutaj mu pomóc w tym zakresie. Dla mnie to był też wtedy temat nowy. Ja byłem wtedy na studiach licencjackich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapii i uznałem, że byłaby to na pewno ciekawa przygoda, zwłaszcza że wcześniej w okresie studiów tego tematu zagadnień w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych nie było zbyt wiele. Poszedłem wtedy pomagać Marcinowi w Instytucie Stomatologii, jeszcze wtedy na Karmelickiej, do Zakładu Zaburzeń Czynnościowych doktora Szkutnika i, że tak powiem, tam się rozpoczęła cała ta przygoda z rehabilitacją stomatologiczną. Najpierw prowadziliśmy wspólnie badania nad doktoratem Marcina, potem wspólnie prowadziliśmy badania już po ukończeniu studiów nad moim doktoratem. Cały czas tam łącznie wspólnie przyjmowaliśmy pacjentów w ramach prac badawczych, no i później już, że tak powiem, ten temat był na tyle rozległy i na tyle ciekawy, że uznałem, że chcę się specjalizować właśnie w tej dziedzinie rehabilitacji, czyli w tej fizjoterapii stomatologicznej. No i z biegiem czasu, prawda, z coraz to poszerzaną wiedzą, zdobywanym doświadczeniem, przede wszystkim tutaj dzięki pomocy doktora Bergera, właśnie doktora Szkutnika, doktor Bakalczuk, doktor Litko, od tych ludzi z Zakładu Zaburzeń Czynnościowych w Instytucie na Karmelickiej ja cały czas zdobywałem bardzo dużą wiedzę. Dzięki właśnie tutaj tego, że mogli mi tę wiedzę z pierwszej ręki przekazać jako stomatolodzy. Jeszcze wtedy fizjoterapia stomatologiczna nie była tak popularna w Polsce, nie było zbyt dużo kursów z tego zakresu, więc ja swoją wiedzę głównie tutaj czerpałem z doświadczeń stomatologów i z tych wszystkich przypadków, które dostawałem do konsultacji, później do terapii z pacjentów, z którymi mogłem pracować właśnie
od stomatologów i wspólne konsultacje, wspólne analizy, analizy przypadków, analizy, prawda, poszczególnych obrazów pantomograficznych, później tak samo analizę jakichś elementów terapeutycznych, które wprowadzaliśmy, różnego rodzaju szyn relaksacyjnych, później wprowadziliśmy troszeczkę takich projektów badawczych dotyczących zastosowania toksyny botulinowej u osób z bruksizmem. Cały czas gdzieś ten temat rehabilitacji stomatologicznej się troszeczkę rozszerzał. Po zakończeniu, prawda, tutaj studiów, kiedy rozpocząłem swoją pracę badawczą, ona także była skupiona w głównej mierze na zaburzeniach w obrębie narządu żucia. Obecnie pracuję w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie u profesora Meichera, gdzie prowadzimy wspólne badania razem z Zakładem Zaburzeń Czynnościowych dotyczących właśnie zastosowania różnego rodzaju metod terapeutycznych, fizjoterapeutycznych właśnie u pacjentów, u których zaburzenia w obrębie narządu żucia występują. I w związku z tym także moja praktyka, prywatna działalność koncentruje się na tym obszarze. Prowadzę głównie pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi, współpracuję z wieloma gabinetami stomatologicznymi, ortodontycznymi właśnie w zakresie rehabilitacji narządu żucia i szyjnego odcinka kręgosłupa. I cały czas, że tak powiem, gdzieś tam ta sieć kontaktów w współpracy fizjoterapeuta, lekarz, dentysta się powiększa, temat różnego rodzaju przypadków, które nam się trafiają w czasie prowadzenia takich terapii, to cały czas nam się powiększa, w związku z tym cały czas gdzieś ta nowa wiedza nam się pojawia i cały czas gdzieś tam idziemy do przodu, jeżeli chodzi o, prawda, tutaj tą naszą edukację w tym zakresie, więc tak to ta cała moja przygoda się z tą rehabilitacją stomatologiczną rozpoczęła już jakiś czas temu. Halo, słychać mnie? Karolu, słyszałeś? Jesteś tam? Coś tam działa? Jest, działa. Już widzę, Karol się nam pojawił. Jestem. Dużo tego i tak, że tak powiem, opowiedziałeś o tym bardzo fajnie. Nie sądziłem sam, że aż tyle różnych rzeczy się zeszło w czasie, żeby się tym tematem zajął. Opowiedz nam, Michał, trochę o tym, czego my się możemy spodziewać na kursie. Czy to jest kurs bardziej dla teoretyczny, bardziej praktyczny? Czy to jest kurs bardziej dla fizjoterapeutów, bardziej dla stomatologów? Czy to jest taki moment, w którym możemy się spotkać razem na sali i nawet no, przedyskutować, jak ta nasza praca wspólna powinna wyglądać i jaka byłaby ona, żeby było dobrze? No? Wy też proszę piszcie, kim jesteście, czy mamy tutaj samych fizjoterapeutów, czy są z nami stomatolodzy, asystenci, technicy. To też nam może jakoś też pomoże i podpowie, w jaką stronę poprowadzi dzisiejsze spotkanie, żebyście się dowiedzieli jak najwięcej. Więc zaczynając od tematu kursu, kurs ma przede wszystkim praktyk. Będzie jak najwięcej technik manualnych, jak najwięcej takiego praktycznego podejścia do leczenia dysfunkcji w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia. Ja stawiam przede wszystkim na praktykę. Sam brałem udział w wielu szkoleniach i zarówno jako kursant, i zarówno jako instruktor i mi najbardziej się podobało to w niektórych kursach, że ja po wyjściu z takiego kursu wiedziałem, że jestem przygotowany na przyjęcie pacjenta, prawda, z dysfunkcją w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Część z kolei kursów, gdzie było więcej tej teorii, to jak gdyby dawało mi pewnego rodzaju wgląd w temat, ale ja do końca nie wiedziałem, jak to się mi jest, czym, w jaki sposób taką terapię u takiego pacjenta rozpocząć, jak ją prowadzić i kiedy mogę uznać, że dany pacjent, prawda, jest już wyleczony. Więc ja tutaj w tym kursie przede wszystkim stawiam na praktykę, ale nie tylko praktykę stricte manualną, tylko przede wszystkim praktykę, jak prowadzić taki rodzaj pacjenta, jak prowadzić tego typu leczenie u
u pacjentów, prawda, z dysfunkcjami w obrębie głowy i szyi. Kurs jest skierowany zarówno dla fizjoterapeutów, jak i dla lekarzy, dentystów, techników dentystycznych, w zależności od tego, kto co będzie chciał z tego kursu wyciągnąć. To nie będą, prawda, jakieś bardzo, bardzo, bardzo trudne rzeczy dla każdego, prawda, gdzieś ten poziom wiedzy teoretycznej wypośrodkujemy, oczywiście założenia teoretyczne jak najbardziej na tym kursie omówimy, które będą jak gdyby podstawą do tego, żebyśmy mogli sobie manualnie więcej podziałać, no ale przede wszystkim stawiam to wszystko na, prawda, na praktykę, czyli nie będziemy mieli czegoś takiego, że o, tutaj mamy, prawda, powiedzmy technikę dla danego mięśnia, szybko robimy i przechodzimy dalej, tylko ja chcę mieć pewność, że prawda, osoby, które będą na tym kursie, będą później same umiały to w 100% przeprowadzić. Czyli będziemy tyle ćwiczyli u danych osób daną technikę, czy daną nie tylko technikę leczniczą, ale także diagnostyczną, na ile dana osoba będzie tego potrzebowała. Na pewno po takim kursie nikt nie będzie miał problemu, żeby dostać się do jakiejś grupy mięśniowej, czy do stawu skroniowo-żuchowego przeprowadzić daną technikę, no ale oczywiście wiadomo, tutaj już doświadczenie i palpacja będzie wymagała tego, żeby później, prawda, kursanci po takim szkoleniu sami już przyjmowali pacjentów jednego po drugim i cały czas tą technikę, te różnego rodzaju techniki utrwalali w ramach swojego warsztatu. Ale tutaj przede wszystkim ten aspekt praktyczny chciałbym przede wszystkim podkreślić. Dlaczego ten kurs jest też przygotowany dla lekarzy, dentystów? Ponieważ ja, prowadząc kursy specjalizacyjne czy u nas w Instytucie Stomatologii, czy z protetyki, czy z chirurgii, prawda, z stomatologicznej, bardzo dużo pytań dostawałem od stomatologów właśnie natury praktycznej. Jak tutaj popracować? Bo może on nie musi, prawda, od razu pacjenta wysyłać do fizjoterapeuty, jak on by sam sobie chciał zbadać dany mięsień, czy staw, czy ewentualnie gdzieś na szybko pacjenta troszeczkę rozluźnić w obszarze, prawda, tutaj narządu żucia, czy w jaki sposób mógł u niego zastosować jakąś technikę przeciwbólową, jak wpłynąć na zwiększenie zakresu ruchomości, na przykład podczas maksymalnego otwierania ust, jak w taki najprostszy sposób on już mógłby coś od siebie zrobić, albo ewentualnie co on mógłby zbadać, żeby wiedzieć, czy dany pacjent jest pacjentem fizjoterapeutycznym, czy też nie. Więc tutaj będę chciał to mniej więcej wypośrodkować, gdzieś ten poziom wiedzy, no i też przede wszystkim chciałbym przedstawić fizjoterapeutom taki troszeczkę inny punkt widzenia, mianowicie punkt widzenia lekarza dentysty, prawda, czyli troszeczkę jak to wszystko widzą stomatolodzy, ja obracam się głównie w tym obszarze, prawda, tutaj stomatologii, prawda, chirurgii, ortodoncji, protetyki i chciałbym pokazać fizjoterapeutom, z czym my jako fizjoterapeuci, prawda, jeżeli taki pacjent do nas przyjdzie, z czym my takiego pacjenta powinniśmy, prawda, skonsultować stomatologicznie, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że tylko niektóre przypadki wymagają, prawda, gdzieś tam leczenia czy konsultacji stomatologicznej, ale tak naprawdę większość zaburzeń ma gdzieś swoje podłoże, prawda, zarówno w obrębie naszego zakresu obowiązku, jak i właśnie z punktu widzenia stomatologa, więc chciałbym, żeby ten kurs był taki, jak gdyby takim ujednoliceniem tego spojrzenia na temat rehabilitacji stomatologicznej, żeby zarówno fizjoterapeuta, jak i te zawody medyczne związane z narządem żucia mogły wyciągnąć dla siebie jak najwięcej. I gdzieś taką wspólną drogę do leczenia tych pacjentów sobie wyklarować. Jeszcze wracając tutaj właśnie do tematu kursu, co tutaj nas najbardziej będzie interesowało, to ja stawiam przede wszystkim także bardzo duży nacisk na diagnostykę, prawda, żeby nie od razu zabierać się za metody terapeutyczne, tylko przede wszystkim jak my jako fizjoterapeuci czy lekarz dentyści możemy tego pacjenta w jak największym stopniu zdiagnozować, jakich badań dodatkowych potrzebujemy, na co zwracać uwagę w tych badaniach dodatkowych i których pacjentów ewentualnie kierować na jakieś dodatkowe badania. Czyli przede wszystkim diagnostyka, prawda, i właśnie później już programowanie rehabilitacji i sama ta terapia manualna, fizjoterapia jako ten ostatni etap tego wszystkiego, co będziemy wiedzieli, ale mówię, no diagnostyka jest tutaj kluczowym aspektem, bo mówię, bardzo często u tych pacjentów problem w obrębie narządu żucia może mieć podłoże, prawda, wieloczynnikowe. Jeżeli my nie przeanalizujemy wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój dysfunkcji, ten pacjent do nas będzie wracał, albo prawda, nasze zabiegi mogą być ewentualnie tylko i wyłącznie krótkotrwałe, a uzyskanie takiego satysfakcjonującego pacjenta efektu w okresie długoterminowym no, może być niemożliwe, jeżeli gdzieś tam jednego z czynników, który powoduje podtrzymywanie dysfunkcji, nie wyeliminujemy w 100%. Więc, że tak powiem, kurs przede wszystkim praktyka, diagnostyka, programowanie rehabilitacji, programowanie fizjoterapii,
ewentualnie jakieś analizy przypadków tutaj jak najbardziej będę miał, czy też Państwo może będą mieli jakieś swoje, prawda, tutaj przypadki, które byśmy chcieli omówić, przeanalizować, jak najbardziej kurs jest otwarty, żeby to było nie tylko na takiej zasadzie, że ja tylko cały czas mówię, a Państwo tylko słuchają, gdzieś tam coś notują, coś wykonują, tylko chciałbym, żeby ten kurs był właśnie takiego pewnego rodzaju dialogiem i wyjaśnianiem wszelkiego rodzaju wątpliwości, które gdzieś się tam Państwu, którzy mieli kontakt z takimi pacjentami, gdzieś tam się nasunęły i chcieliby Państwo je gdzieś plus minus rozjaśnić, ja sobie będę służył pomocą. Dziękujemy Ci, Michał. Do nas już kilka pytań napłynęło. Wiem, że Ty też dostałeś jakieś pytania, już dzisiaj od rana masz maile, tak? I na swoim masz pytania. Jedno z pierwszych, które do nas trafiło, to czy fizjoterapia może pomóc pacjentom, którzy zgrzytają zębami? Czy jak to ugryźć? To było jedno z pierwszych, które trafiło, mów. To jest bardzo dobre pytanie. Dzisiaj właśnie na czacie, na moim profilu, bodajże 5-6 osób zadało mi właśnie to samo pytanie, czy są jakieś techniki, prawda, manualne, które gdzieś mogą pomóc u tych pacjentów, którzy w nocy zaciskają, zgrzytają zębami i sobie te zęby ścierają. Żeby jak gdyby troszeczkę nawiązać do tego tematu, musimy sobie zdać sprawę, że leczenie, prawda, tego bruksizmu, czyli tego nocnego zgrzytania, zaciskania zębami jest niezwykle takim trudnym tematem, gdyż do tej pory głównie leczenie koncentrowało się na leczeniu objawowym, a nie przyczynowym. W obecnym czasie dzięki bardzo, bardzo fajnym badaniom polskich i izraelskich naukowców pod kierownictwem profesora Mieszka Mickiewicza już gdzieś jest, prawda, tutaj nadzieja na skuteczne farmakologiczne leczenie osób z bruksizmem. Natomiast jeżeli chodzi o fizjoterapię, my jak najbardziej także mamy wpływ na to, żeby troszeczkę zmniejszyć intensywność tego zaciskania zębami, zmniejszyć intensywność tego zaciskania, zmniejszyć tutaj przede wszystkim powikłania w obrębie narządu żucia, w obrębie struktur mięśniowych i stawowych, które powstają wskutek tego zaciskania. No i oczywiście wskutek, prawda, wprowadzenia różnego rodzaju protokołów dla pacjenta, autoterapii, terapii w ciągu dnia, prawda, codziennego, jakichś zmian nawyków codziennych, to my jesteśmy w stanie te epizody zdecydowanie zmniejszyć. Plus do tego oczywiście leczenie podstawowe, czyli tutaj w zależności od tego, jaka jest potrzeba, czy szynoterapia, czy w przypadku trudniejszych przypadków leczenie toksyną botulinową, jak najbardziej tutaj zdają rezultaty, ale sama terapia manualna jak najbardziej może nam tutaj pomóc. Oczywiście każdy pacjent jest inny, u każdego gdzieś to podłoże tego zgrzytania jest troszeczkę inne, u kogoś troszeczkę więcej jest tych elementów, prawda, związanych ze stresem, prawda, z jakimiś nieprawidłowymi aktywnościami w ciągu dnia, a u części osób, prawda, tutaj głównie przeważają te czynniki genetyczne, no i jakieś gdzieś predyspozycje do tego typu parafunkcjonalnej aktywności, no ale mówię, gdzieś tutaj na to leczenie przyczynowe jest nadzieja, aczkolwiek my się będziemy na razie skupiali tutaj, jak możemy, prawda, wykonując przez nas zabiegi terapii manualnej, prawda, wprowadzając poszczególne protokoły, prawda, do reorganizacji troszeczkę takiego pacjenta, żeby troszeczkę tutaj od tej strony i takiej fizycznej i też troszeczkę takiej psychologicznej gdzieś to wszystko poprzekładać, no i ja z mojego doświadczenia wiem, że naprawdę bardzo fajne efekty u tych pacjentów uzyskuję, u jednych się dłużej utrzymuje, u innych nie, oczywiście tutaj też jest bardzo ważna współpraca właśnie z lekarzem dentystą, czy z protetykiem, czy z ortodontą, w zależności od tego, na jaki sposób leczenia będziemy się tutaj decydowali, no i naprawdę fajne efekty mamy. Część pacjentów, że tak powiem, którzy mają tego typu problem z zaciskaniem, zgrzytaniem zębami, przychodzą do mnie na terapię, pracujemy sobie w różnych odstępach czasu, w zależności od stanu klinicznego pacjenta, od potrzeb, no i większość pacjentów tutaj, że tak powiem, ocenia to, że pozytywna jest ta rehabilitacja, że wpływa to istotnie na podniesienie ich jakości życia, no ale to mówię, to wszystko zależy od indywidualnego podejścia, prawda, do każdego pacjenta. Każdy jest inny i u każdego zastosujemy troszeczkę inny model terapeutyczny, który gdzieś się sprawdzi, żeby gdzieś to zgrzytanie, zaciskanie zębami troszeczkę zniwelować, a może i prawda, tutaj i całkowicie eliminować w zależności od przyczyny tego zaciskania. Michał, czytając, kto z nami jest, widziałem, że jest kilku lekarzy, dentystów. Powiedz nam proszę, jakich konkretnych technik mogliby oni, nie wiem, mogą się spodziewać, czego oni mogą się nauczyć z naszej pracy codziennej,
z pacjentami, co takiego możesz im pokazać, żeby mogli właśnie sobie sami z tym pacjentem nawet czasami poradzić, tak? Przede wszystkim pokażę bardzo wiele metod diagnostycznych w obrębie mięśni narządu żucia. To są bardzo przydatne i fajne techniki, które zarazem po odpowiedniej modyfikacji mogą być również technikami leczniczymi do stosowania, czyli przede wszystkim tutaj techniki, które ja na co dzień używam w swojej pracy, czyli wszelkiego rodzaju terapię w obrębie mięśni, powięzi, terapię punktów spustowych, rozróżnianie pozycyjne, wszelkiego rodzaju techniki poizometrycznej relaksacji mięśni, techniki stawowe, prawda, tutaj dystrakcja w obrębie stawu, metody kinezjotaping, które czasami stosujemy w obrębie narządu żucia, które mogą fajnie pomóc pacjentowi, no i przede wszystkim różnego rodzaju terapie ukierunkowane na reedukację, prawda, tych wzorców ruchowych, żeby tutaj przede wszystkim funkcjonalnie narząd żucia był jak najbardziej, że tak powiem, prawidłowy. I to mnie przede wszystkim w mojej pracy jako fizjoterapeuty interesuje, prawda, bo wiadomo, wiele funkcji mamy takie, że my nie jesteśmy za bardzo w stanie, prawda, tutaj ingerować w strukturę w obrębie narządu żucia, ale wskutek odpowiednich technik właśnie tutaj na tkankach miękkich, troszeczkę mobilizacji, troszeczkę pracy w zakresie właśnie tutaj ćwiczeń także z pacjentem, jesteśmy w stanie troszeczkę zreedukować te wzorce, jesteśmy w stanie troszeczkę znormalizować tą aktywność i poprawić, prawda, tutaj funkcjonowanie całego układu stomatognatycznego właśnie pod kątem funkcjonalnym dla pacjenta, czyli nie ma być wszystko idealnie, tylko ma być tak, żeby pacjent wszystko wykonywał funkcjonalnie, bo nieraz się okazuje, że my chcemy za wszelką cenę wprowadzić jakiś protokół postępowania, widzimy, że tu jest jakaś dysfunkcja, ale nieraz się okazuje, że wprowadzony przez nas protokół i wprowadzone przez nas zabiegi nie są skuteczne i to pomimo, że nam się wydaje, że dany pacjent pod kątem, prawda, takim strukturalnym jest znacząca poprawa, ale jemu się zdecydowanie gorzej pracuje, prawda, funkcjonuje na co dzień, więc my przede wszystkim musimy stawiać tutaj funkcjonalność pacjenta za podstawowy aspekt, jeżeli chodzi o tą fizjoterapię stomatologiczną i te metody, o których Państwu mówiłem, zdecydowanie mogą w tym wszystkim pomóc. To nie są jakieś bardzo skomplikowane techniki, ale chodzi o to, żeby je poprawnie wykonywać, prawda? Są różnego rodzaju metody nacisku, różnego rodzaju metody prowadzenia, prawda? Tutaj poszczególnych ślizgów tkankowych i ja takie podstawowe metody tutaj jak najbardziej zaprezentuję, pokażę na co zwracać uwagę i przede wszystkim przeszkolę Państwa z zakresu siły i rodzaju ruchu, jaki my będziemy stosowali w narządzie żucia, bo tutaj też już chciałbym od razu nawiązać do drugiego pytania, które tutaj dostałem w tym zakresie, że czym się różni taka fizjoterapia stomatologiczna od takiej klasycznej fizjoterapii, jeżeli idziemy sobie do fizjoterapeuty, prawda, który gdzieś tam pracuje w obrębie kończyny górnej czy dolnej, od takiej właśnie fizjoterapii stomatologicznej. To przede wszystkim ja w tym zakresie narządu żucia pracuję bardzo delikatnie. Tutaj musimy być bardzo ostrożni, pracować niezwykle precyzyjnie i musimy bardzo słuchać ciała pacjenta. Każdy pacjent jest inny i wiadomo, jeżeli zastosujemy różnego rodzaju siłę bodźca, siłę nacisku, ale także różnego rodzaju jakość tego bodźca, to inaczej ten pacjent będzie to odbierał, więc w pierwszej kolejności należy posłuchać, jak tkanka reaguje, jak staw, jak mięśnie reagują na to, co my robimy, jak dotykamy tego pacjenta i co on czuje w momencie terapii, bezpośrednio po terapii i na następnej sesji terapeutycznej, kiedy się spotykamy. Więc to są te elementy, które tutaj bardzo mocno bierzemy pod uwagę, no i też przede wszystkim będzie nas w rehabilitacji stomatologicznej interesowało, jaki mamy cel, jakie mamy założenia, co my chcemy u tego danego pacjenta uzyskać. No i druga strona przede wszystkim, co pacjent chce, żebyśmy my u niego uzyskali, bo to potrafią być czasami dwie różne rzeczy, więc my musimy tutaj przede wszystkim też bardzo duży nacisk położyć na kontakt z pacjentem, na wszelkiego rodzaju informacje, które on chce od nas uzyskać, albo informacje, które on chce nam przekazać. Żebyśmy, prawda, tutaj przedstawili jasno i realnie, prawda, plan rehabilitacji takiemu pacjentowi, żeby, bo wiadomo, nie wszystkie dysfunkcje jesteśmy w stanie wyprowadzić w 100% na prosto, a żeby też spełnić w jak największym stopniu oczekiwania pacjenta co do prowadzonego przez nas procesu terapeutycznego. Więc to są elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy planowaniu takiego procesu fizjoterapii stomatologicznej. No oczywiście jest temat rzeka, można na ten temat rozmawiać bardzo, bardzo długo, no ale mówię przede wszystkim tutaj troszeczkę inaczej wygląda ten ruch, ta terapia manualna, inaczej wygląda ucisk, dociski, inaczej troszeczkę te tkanki w tym obszarze reagują i mogą zareagować po terapii, prawda? Więc tutaj trzeba brać naprawdę bardzo duży
nacisk na dokładność i na siłę bodźca, jaki chcemy dostarczyć w trakcie prowadzenia terapii dla naszego pacjenta, żeby gdzieś przypadkiem, jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa, gdzieś to napięcie, gdzieś ten ból u pacjenta nie nawrócił w tym samym stopniu, co było wcześniej. Musimy wiedzieć, jak pacjent zareaguje i kiedy ewentualnie kolejną taką dozę dawki terapeutycznej możemy u niego wprowadzić. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w rehabilitacji stomatologicznej, czyli nie samo, prawda, przeprowadzenie danej techniki, ale właśnie jak to wszystko rozłożyć w czasie, czym się zająć na pierwszej sesji, czym się zająć na drugiej i jak tę terapię w poszczególnych okresach czasu prowadzić, z uwzględnieniem tego, że my musimy cały czas brać pod uwagę, co nam będzie się zmieniało w obrębie struktur zębowych, co ewentualnie powie, prawda, ortodonta, z którym współpracujemy, co nam powie, prawda, protetyk, a co nam ewentualnie powie sam pacjent, prawda, wskutek prowadzenia takiej terapii. Więc to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście zawsze zakładamy pewnego rodzaju ramy, które chcemy gdzieś uzyskać tego naszego procesu rehabilitacji, ale zawsze gdzieś jesteśmy elastyczni, go modyfikujemy. Nieraz się tak okaże, że prawda, ten nasz proces planowania tej rehabilitacji troszeczkę idzie w całkiem innym kierunku, niż spodziewaliśmy się na początku, ale bardzo wiele rzeczy w trakcie, prawda, po pierwszej, po drugiej wizycie już tak może wyjść na światło dzienne, których wcześniej nawet nie rozpatrywaliśmy w tym kącie, więc trzeba być bardzo elastycznym i trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę u takiego pacjenta, a przede wszystkim go bardzo, bardzo dokładnie słuchać, bo prawda, mówię tutaj, etiologia zaburzeń tego obszaru jest wieloczynnikowa i żebyśmy gdzieś nie pominęli istotnego etapu, który będzie nam, że tak powiem, blokował ten nasz proces terapeutyczny. Dziękujemy, Michale. Widzę, że jest nas coraz więcej. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby jakieś pytanie zadać, to piszcie proszę. My je tutaj głośno przeczytamy. Michał, mówiłeś tak teraz na temat pacjentów. W ogóle z jakimi pacjentami, może pracując z jakimi pacjentami na co dzień, możemy się teraz na tym kursie dowiedzieć, co jeszcze możemy z nimi zrobić? Opowiedz nam trochę o tym, jakie jest to zastosowanie fizjoterapii w stomatologii. To jeżeli chodzi o zastosowanie fizjoterapii w stomatologii, ogólnie nie tylko w stomatologii, ale w obrębie całego narządu żółcia, w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa, bo to są bardzo powiązane ze sobą elementy, przede wszystkim koncentruję się na tym, że główna część rzesza pacjentów, która do mnie trafia, to są pacjenci bólowi. Czyli, że tak powiem, moim zadaniem jako fizjoterapeuty jest przede wszystkim u takiego pacjenta zredukować ból i całkowicie go zniwelować, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Czyli u takich pacjentów, prawda, z bólem w obrębie narządu żółcia, z bólem w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, u takich pacjentów, u których na przykład występują takie przewlekłe dolegliwości bólowe w tej obszarze, które już troszeczkę powyżej tych 3-6 miesięcy się utrzymują, na przykład wskutek na przykład jakichś powikłań po ekstrakcjach, czy w przypadku właśnie tutaj bardzo dużej intensywności zaciskania, zgrzytania zębami, gdzie u tego pacjenta kończą się możliwości adaptacyjne, możliwości kompensacyjne i gdzieś już te objawy bólowe w obrębie narządu żółcia się manifestują, to ja przede wszystkim, prawda, tutaj stawiam na to, żeby u tego pacjenta, prawda, poprawić jakość życia wskutek zniwelowania tych dolegliwości bólowych, czyli wszelkiego rodzaju takie techniki wpływające na normalizację napięcia w obrębie mięśni narządu żółcia, na poprawę, prawda, tutaj funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego są na pierwszym miejscu. Ponadto, poza stricte takimi bólami w obrębie narządu żółcia, są bardzo często w tym obszarze tak zwane dolegliwości bólowe przeniesione z innych obszarów ciała, z szyjnego odcinka kręgosłupa, nieraz także z innych, troszkę bardziej odległych okolic, a nieraz po prostu z mięśni narządu żółcia z jednej na drugą stronę, czy też z jednych mięśni na drugiej. I to jest dla nas niezwykle istotna kwestia, żeby prawidłowo zdiagnozować tego pacjenta, nie leczyć tylko i wyłącznie objawów, ale leczyć przyczynę tego bólu w tym obszarze, a żeby leczyć przyczynę tego bólu, musimy go dokładnie, prawda, zlokalizować i wiedzieć, w jaki sposób pracować, żeby zniwelować wszystkie dolegliwości bólowe właśnie pod kątem tego związku przyczynowo-skutkowego, żeby pracować tam, gdzie jest to konieczne, a nie tam, gdzie dopiero widzimy manifestację tego problemu. Bardzo dużo też pacjentów w zakresie tej fizjoterapii stomatologicznej przychodzi do mnie z wszelkiego rodzaju zaburzeniami stricte w samym stawie skroniowo-żuchwowym, przeskakiwaniami w obrębie stawów, z nieprawidłowym torem ruchu w żuchwę, okresowym blokowaniem się, prawda, stawu okresowymi, prawda, tak to pacjenci często określają jako szczęko ściski, prawda, że gdzieś tutaj nie są w stanie szeroko otworzyć ust, to także bardzo fajnie, stosując, prawda, odpowiednie techniki manualne, jesteśmy tym pacjentom w stanie pomóc. No i też, jak już mówiłem, od kilku lat pracuję w wielu gabinetach stomatologicznych,
ortodontycznych, to tutaj jak najbardziej wskutek odpowiedniej znajomości, prawda, tutaj procesu leczenia ortodontycznego, czyli co, prawda, ortodonta chce uzyskać wskutek prowadzonego takiego leczenia. My także jako leczenie wspomagające za pomocą różnego rodzaju technik manualnych jesteśmy w stanie tutaj pomóc, prawda, temu procesowi leczenia ortodontycznego. Oczywiście tutaj też jest bardzo istotna współpraca pomiędzy lekarzem, prawda, dentystą, specjalistą ortodoncji, a fizjoterapeutą, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy wspólne cele, jak pracujemy, żeby gdzieś tutaj sobie wzajemnie nie przeszkadzać i pomagać jak najbardziej. I też tutaj jest, otrzymując, prawda, feedback, konsultując wszystkich pacjentów właśnie z ortodontami, widzimy, jak istotny wpływ ma właśnie zastosowanie fizjoterapii w trakcie takiego leczenia. Nie mówię tutaj już stricte pod kątem, prawda, tym korekcyjnym, bo tutaj też oczywiście, jeżeli stosujemy leczenie ortodontyczne, to w wielu przypadkach wspólnie z ortodontami, z którymi współpracuję, zaobserwowaliśmy, że dużo szybciej, prawda, tutaj wszelkiego rodzaju reorganizacja w obrębie narządu żucia postępuje, czyli szybciej jest realizowany ten proces leczniczy, który zakładał ortodonta, no ale także, prawda, tutaj fizjoterapia jest niezwykle istotna w przypadku, prawda, wszelkiego rodzaju także jakichś, prawda, zaburzeń, które się pojawiają w trakcie tego leczenia ortodontycznego. Wiadomo, nie zawsze ten proces przebiega tak, jakbyśmy tego chcieli. Nieraz pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe, jakieś zmiany w obrębie stawu, zmiany w obrębie okolicznych struktur i właśnie tutaj też fizjoterapia stomatologiczna jak najbardziej może pomóc w rozwiązaniu tych problemów, które gdzieś tam się, prawda, ujawniły w trakcie prowadzonego leczenia. No i także z pełną rzeszą takich pacjentów, to są pacjenci z napięciowymi bólami głowy, migrenowymi bólami głowy, zatokowymi bólami głowy, to już w zależności od tego, prawda, jaka była postawiona diagnostyka, jak ten ból się u tych pacjentów manifestuje. No i tutaj też bardzo dużo technik mamy, żeby u tych pacjentów zmniejszyć, prawda, nasilenie tego bólu, zmniejszyć częstotliwość występowania takich epizodów, a u niektórych nawet całkowicie wyeliminować tego typu problemy. Oczywiście w zależności od tego, co jest przyczyną takiej dysfunkcji, z którą się pacjenci do nas zgłaszają. No i jeszcze też ostatnio coraz więcej pacjentów zgłasza się po wszelkiego rodzaju zabiegach, ekstrakcjach w obrębie jamy ustnej, czyli wszelkiego rodzaju właśnie przykurczach zabezpieczających w obrębie narządu żucia, po na przykład ekstrakcjach ósemek, czy w przypadku jakiegoś rozwoju, prawda, infekcji w obrębie jamy ustnej, gdzie te mięśnie także już troszkę zareagowały i pojawiły się tam dolegliwości bólowe, także jesteśmy w stanie tutaj jak najwięcej zrobić. No i trzecią taką grupą pacjentów to są pacjenci, prawda, po wszelkiego rodzaju zabiegach, operacjach w obrębie, prawda, twarzy czaszki, gdzie już ta ingerencja chirurgiczna była dosyć duża, no i tutaj, prawda, wszelkiego rodzaju techniki, prawda, tutaj nastawione przede wszystkim na normalizację tego napięcia, jak najbardziej stosujemy i prowadzimy takich pacjentów. Oczywiście wiadomo, to już wymaga troszeczkę więcej pracy, wymaga systematyczniejszych wizyt, wymaga regularności, prawda, no i też oczywiście odpowiedniej współpracy w tym zakresie, ale że tak mówiłem, im, prawda, że tak powiemy, trudniejszy pacjent, to tym tak naprawdę my jako terapeuci możemy więcej z tego przypadku wynieść, więcej się na tym nauczyć, no i to wzbogaca nasze doświadczenie, gdzieś tam w przyszłości nam się sytuacja może powtórzyć i to wszystko nabyta wiedza nam zaprocentuje. Dzięki. W międzyczasie czytam już pytania kolejne. Mówiłeś teraz o tym bólu przeniesionym, chciałem cię zapytać, bo padło pytanie, jak odróżnić ten ból przeniesiony od bólu związanego bezpośrednio ze stawem skroniowo-żuchwowym? To tutaj przede wszystkim nas będą interesowały wzorce i lokalizacja tego bólu przeniesionego, także charakter, no i funkcja, w czasie którego będziemy, prawda, mogli sobie ten ból wywołać, prawda? I tutaj przede wszystkim bardzo istotna kwestia to jest właśnie odpowiednia diagnostyka i palpacja, no i znajomość właśnie tutaj wszelkiego rodzaju miejsc promieniowania z najczęściej występujących dysfunkcji w obrębie narządu żucia, czyli my jak gdyby znamy pewnego rodzaju charakterystyczne wzorce, gdzie dany ból może nam rzucić z danej struktury,
czy po prostu w ramach takiej naszego doświadczenia klinicznego, czy w ramach wszelkiego rodzaju takich specjalnych map, wzorców bólu, gdzie możemy sobie na ten temat poczytać i pewne wiadomości przyswoić, ale w głównej mierze to jest odpowiednia diagnostyka, bo w bardzo dużej ilości przypadków ból przeniesiony, którego byśmy oczekiwali, czy którego się spodziewamy, ma ten swój wzorzec zrzutowania kompletnie inny. Bardzo często gdzieś te dolegliwości bólowe są na tyle ukryte, że my szukamy, praktycznie jesteśmy pewni, że to gdzieś tutaj powinno być to źródło bólu, dokładnie palpujemy, sprawdzamy, nie ma tego, ale dopiero wywołanie sytuacji, w której pacjent ma dany problem, czy gdzieś ten dany ból się manifestuje, my wtedy musimy przeanalizować dokładnie funkcję struktury, która jest jak gdyby badana przez nas i wtedy na podstawie tego dokładnie my możemy podejrzewać, które miejsce, czy która struktura może być odpowiedzialna za to powstawanie dolegliwości bólowych. Ale tak jak już mówiłem, podstawą to jest palpacja, dokładna palpacja, żebyśmy byli w stanie, prawda, dokładnie przeprowadzić takie badanie mięśnie narządu żucia, mięśni szyjnego, odcinka kręgosłupa. Oczywiście zwracamy głównie uwagę na miejsce, gdzie te dolegliwości bólowe, z których te dolegliwości bólowe najczęściej mogą powstawać, ale naprawdę z mojej praktyki wiem, że te mapy, wzorce bólowe nieraz potrafią bardzo mocno zaskoczyć i nieraz mięśni, w którym byśmy w życiu nie spodziewali się, że może takie problemy, takie wzorce bólowe, prawda, tutaj aktywować, to wygląda zupełnie inaczej. Więc no mówię, to wymaga przede wszystkim doświadczenia, ale jeżeli to, co Państwu też na kursie pokażę, czyli w jaki sposób te mięśnie badać, na co zwrócić uwagę i ile mniej więcej takie badanie powinno trwać i jak dokładnie zbadać mięsień, to są istotne elementy, którymi chciałbym się z Państwem zająć, bo nieraz naprawdę na wielu kursach czy szkoleniach, czy później, jeżeli ja pytam już kursantów, czy nawet fizjoterapeutów, czy stomatologów, jak oni badają dane mięśnie, jak oni badają dane struktury, to nieraz się okazuje, że jeżeli to troszeczkę wolniej to wszystko i troszeczkę dokładniej przeprowadzimy, to nagle się okazuje, że jest to miejsce, jest ten punkt, który wywołuje takie dolegliwości bólowe, no tylko wymagał troszeczkę dokładniejszej diagnostyki, troszeczkę większej precyzji, żeby gdzieś ten wzorzec bólowy odtworzyć. No ale już mówiłem, to są tematy na bardzo, bardzo indywidualne, u każdego to gdzieś inaczej występuje, więc to wszystko zależy od tego, jak dobry mamy warsztat diagnostyczny, no i jak dobry mamy warsztat później manualny, żeby sobie poradzić, no i przede wszystkim określić, dlaczego ten wzorzec bólu wygląda tak, a nie inaczej i co mogło sprowokować daną strukturę do właśnie takiego, a nie innego, prawda, tutaj do takiej, a nie innej impulsacji nocceptywnej. To jest bardzo istotne, żebyśmy nie pracowali tylko i wyłącznie na bólu i na jego, prawda, tutaj manifestacji, ale przede wszystkim zastanowili się, skąd nam się to bierze, żebyśmy mogli te czynniki, które spowodowały wywołanie tego zjawiska, jak najszybciej wyeliminować. Okej. Okay. Konkretne pytanie kolejne na temat osób, pacjenta z bardzo startymi zębami. Pytanie, czy tak naprawdę takie zabiegi terapii manualnej są w stanie przyczynić się do tego, żeby może nie ponosić tak wysokiego kosztu terapii z licówkami na przykład, albo czy pójście w taką terapię przyczyni się też do tego, że w terapię manualną przyczyni się do tego, że te koszty poniesione nie zostaną tak naprawdę no, zmarnowane, że ten wydatek wysoki pieniężny da się później utrzymać również. Jak znaleźć tą przyczynę, tak? Co zrobić, czy nasza terapia manualna może tu pomóc jeszcze, nie? No to tutaj, tak jak już mówiłem, w przypadku starć zębowych tutaj przede wszystkim nas będzie interesowało przede wszystkim zabezpieczenie struktur zębowych. Czyli w pierwszej kolejności, jeżeli pracuję z takim pacjentem, to ja chcę zobaczyć, na ile zabieg pierwszy terapii manualnej, który prowadzę, będzie u tego pacjenta skuteczny, na ile on zaobserwuje z rana, prawda, różnicę w napięciu w obrębie narządu żucia, na ile, prawda, jego partner, partnerka, czy ewentualnie w przypadku dzieci rodzice są w stanie zaobserwować, że tych epizodów jest troszeczkę mniej. I wtedy możemy się zastanawiać, czy wprowadzamy tutaj u takiego pacjenta szynoterapię, czy też nie. Ja w większości pacjentów sugeruję tutaj, żeby jednak sprawdzić to zastosowanie tej szynoterapii u niego, równomiernie, prawda, prowadzić zabiegi terapii manualnej. No ale mówię, nie każdy pacjent jest w stanie tolerować, prawda, szynę relaksacyjną w obrębie jamy ustnej. Dlatego ja z reguły takich pacjentów, prawda, tutaj polecam wykonanie takiej prostej szyny silikonowej, żeby zobaczyć, jak pacjent w ogóle reaguje na tego typu zabieg. I oczywiście, jeżeli jest dobra
dobra tolerancja, to oczywiście wtedy robimy szynę, prawda, tutaj stałą. Jeżeli pacjent chce od razu spróbować szynę stałą i ma troszkę większy budżet, nie ma najmniejszego problemu, ale i tak sam koszt wyrobienia takiej szyny jest i tak dużo mniejszy, niż mielibyśmy później właśnie u takiego pacjenta prowadzić pełne odbudowy tych zębów, więc tutaj, że tak powiem, tak koszt, który pacjent ponosi, jest dużo mniejszy. No i oczywiście mówię, terapia manualna jak najbardziej jako wspomaganie tego leczenia za pomocą szyny relaksacyjnej. Niezwykle istotną kwestią jest taką, żeby od razu nie robić szyny. To jest pierwsza rzecz, na którą tutaj uczulam kursantów, na co zwracam uwagę, czy też na kursach specjalistycznych z protetyki, kiedy mamy tych pacjentów, kiedy ludzie nas pytają, co robimy z takimi pacjentami, którzy zrzucają, czy od razu robimy szynę. Na początku przede wszystkim trzeba u nich ten układ mięśniowy, prawda, troszeczkę uspokoić, wyrównać i dopiero kiedy my będziemy w stanie uzyskać w miarę, prawda, tutaj ustabilizowaną sytuację w obrębie naszego odrzucia, wtedy dopiero taką szynę u danego pacjenta wykonujemy. Ponieważ jeżeli pacjent będzie cały czas miał sobie napięcia, będzie miał jakiś taki nieprawidłowy wzorzec zaciskania, któryś mięśnie będą przeciążane, któreś będą troszkę osłabione, jeżeli my takiemu pacjentowi damy taką szynę na noc, której oczywiście funkcją jest ochrona zębów, ale także szyna w obrębie jamy ustnej nie powoduje tego, że my ją zakładamy i my nie zaciskamy w nocy zęby. My jak najbardziej zaciskamy, tylko zaciskamy nie na zębach, tylko zaciskamy na szynie, w związku z czym generujemy pewnego rodzaju siły. A jeżeli my będziemy mieli nieprawidłowo dopasowaną tą szynę w obrębie narządu żucia, prawda, czyli dalej my będziemy na niej zaciskali bardziej na przykład prawą, lewą stroną, gdzieś tutaj będziemy mieli taką dysproporcję w tej aktywności, no to ta szyna będzie nas predysponowała jeszcze tym bardziej do utrwalania nieprawidłowych wzorców zaciskania zębów. Więc w pierwszej kolejności należałoby rozluźnić, prawda, narząd żucia, dokładnie sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś dysfunkcji w obrębie, prawda, przewagi jednej aktywności w drugiej, prawda, i wtedy zobaczyć, jak cała sytuacja nam się ustabilizuje, i wtedy w niekrótkim czasie wykonać takie, prawda, tutaj wyciski, skanowanie, zrobić taką szynę i później po okresie 2-3 tygodni pacjent sobie z taką szyną przychodzi do terapeuty, sprawdzamy, jak to napięcie nam się utrzymuje, prawda, jak pacjent toleruje tą szynę, sprawdzamy, czy gdzieś te napięcie nam się jeszcze troszeczkę nie nabudowały. Pracujemy z takim pacjentem pod kątem szynoterapii, dokładnie sobie z tą szyną. Pacjent zakłada szynę w trakcie, prawda, terapii, my sobie sprawdzamy, po której stronie mamy większą aktywność, jak tutaj możemy sobie u tego pacjenta to troszeczkę, że tak powiem, poukładać, znormalizować i następnie po takiej terapii fizjoterapeutycznej, prawda, wysyłamy takiego pacjenta z powrotem do protetyka, żeby on wtedy, po tym, co my zrobiliśmy, jeszcze tą szynę troszeczkę skorygował, wprowadził jakieś poprawki, bo zawsze gdzieś tam troszeczkę mogą się pewnego rodzaju zmiany pojawić i wtedy taki pacjent, prawda, już sobie tą szyną świetnie daje radę. Więc to jest taki protokół, który standardowo stosujemy, który przynosi, że tak powiem, najwięcej korzyści dla pacjenta. Oczywiście w trudniejszych przypadkach zawsze gdzieś możemy modyfikować wysokość uzwarcia, ułożeniem tej szyny, możemy troszkę modyfikować tymi zabiegami terapii manualnej, żeby u niektórych pacjentów, którzy czują, prawda, że gdzieś ten efekt się utrzymuje miesiąc, półtorej, ale gdzieś tam wraca, żeby gdzieś te wizyty kontrolne jeszcze u fizjoterapeuty były. Ale to już mówię, wszystko w zależności od tego, jak pacjent zareaguje na tą terapię, jak przede wszystkim będzie widział efekt, czy jest on dla niego satysfakcjonujący i co my jeszcze jako terapeuci możemy więcej dołożyć do tego rozwiązania problemu dla pacjenta. Mamy kilka jeszcze kolejnych pytań. Super. Czy zdarzają się bóle głowy i trzaski w stawach po zakończonym leczeniu ortodontycznym? No, to jest takie dosyć trudne pytanie i ciężko jest na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo wszelkiego rodzaju trzaski i zaburzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych nie zawsze są związane stricte z prowadzonym leczeniem ortodontycznym. U części pacjentów, którzy nie mają prowadzonego takiego leczenia, prawda, też nagle z dnia na dzień może się pojawić, prawda, jakieś przeciążenie, jakieś trzaski, jakieś zaburzenia, czy gdzieś ktoś ziewnie, gdzieś ktoś nagryzie i taka dysfunkcja się pojawia. Aczkolwiek u części pacjentów, z którym gdzieś tam współpracuję, gdzieś na etapach, nawet w trakcie leczenia mogą się pojawiać jakieś, prawda, tutaj takie dysfunkcje akustyczne czy zmiany w obrębie toru brzuchwy. No wiadomo, struktury zwarciowe nam się przekonfigurowują, zmienia nam się także konfiguracja aktywności mięśni, które będą gdzieś tam dążyły do tego, żeby gdzieś to zwarcie było zachowane przy naszym codziennym funkcjonowaniu. No i wiadomo, że na tym wszystkim, jeżeli to wszystko nam się będzie zmieniało, gdzieś tam odpowiedź ze strony stawu skroniowo-żuchwowego jak najbardziej nam się może pojawić. Pytanie, czy jest to problem stricte natury stawowej, czy jest to problem natury mięśni
mięśniowych, czy jest to gdzieś tam jakiś problem natury, prawda, mieszanej, że zarówno jak i staw, jak i mięśnie gdzieś ten swój udział w powstawaniu takiej dysfunkcji mają. No i przede wszystkim, czy jest progresja w takiej dysfunkcji, czy taka dysfunkcja powoduje ból, czy taka dysfunkcja powoduje obniżenie jakości życia u pacjenta, czy on na to zwraca uwagę i jakie jeszcze inne negatywne konsekwencje są z tego rodzaju trzasków, przeskakiwań, o których tam pacjent mówi. I przede wszystkim, czy my jesteśmy w stanie ten proces zatrzymać, czy my jesteśmy w stanie, prawda, tutaj, prawda, jak, że tak powiem, tą sytuację wyprostować i, że tak powiem, tego pacjenta z tego problemu wyleczyć. No ale tak jak już mówiłem, dlatego przy leczeniu ortodontycznym niezwykle istotne jest to, żeby gdzieś te konsultacje fizjoterapeutyczne cały czas były, zwłaszcza jeżeli gdzieś widzimy, że taki problem nam się zaczyna pojawiać, bo bardzo rzadko, jeżeli mam takich pacjentów, którzy opowiadają o tym, że gdzieś po tym leczeniu, czy w trakcie leczenia się te trzaski pojawiły, to nie były tak, że z dnia na dzień nagle u pacjenta gdzieś ta żuchwa zaczęła, tak w cudzysłowie powiem, wypadać, czy gdzieś tam zaczęło się to od razu mocno strzelać, przeskakiwać. Z reguły jest to proces, który gdzieś tam pomalutku nam się formuje. Pojawiają się na początku pojedyncze epizody trzasków, później gdzieś troszeczkę ten trzask zwiększy, przeskakiwanie większe, jakiś ból się zaczyna pojawiać i chodzi o to, żeby tych objawów w pierwszym etapie ich wystąpienia nie bagatelizować, tylko już określić problem, czyli co jest źródłem tego, że gdzieś nam to przeskakuje, stricte na tym popracować i może się okazać, że tak naprawdę pojedyncze takie epizody udało się nam rozwiązać, zahamować, prawda, i gdzieś tak to wszystko u pacjenta poustawiać, żeby ten problem nie nawracał. No wiadomo, jeżeli już taki pacjent jest rok, czy dwa, czy jakiś tam dłuższy okres czasu po takim leczeniu i gdzieś cały czas trzaski, przeskakiwania nam się u takiego pacjenta utrzymują, no to wiadomo, im dłużej trwa dysfunkcja, tym dłużej trwa efekt terapeutyczny, prawda? Tym dłużej trwa proces terapeutyczny, który musimy zastosować, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. No i przede wszystkim to, co my chcemy uzyskać i czy takie trzaskanie, przeskakiwanie jest przede wszystkim bolesne. Bo w wielu przypadkach z mojej praktyki same trzaski nie są takim zdecydowanym, że tak powiem, źródłem problemu, że pacjent już musi mieć prowadzoną rehabilitację w tym kierunku. U wielu osób, że tak powiem, trzaski nie dają żadnych dolegliwości bólowych, nie powodują dyskomfortu. Ktoś już się po prostu z tym nauczył żyć, gdzieś tam funkcjonuje i to nie jest tak, że za wszelką cenę trzeba tą dysfunkcję leczyć. Oczywiście, jeżeli nie ma progresji w tym, co się dzieje, trzeba to wszystko na bieżąco monitorować, konsultować, prawda, z lekarzem, stomatologiem, żeby patrzeć, czy gdzieś tam, prawda, w obrębie z jego punktu widzenia się ten problem nie nasila, czy gdzieś to wszystko się nie nawarstwia. Ale to już mówię, wszystko zależy od tego, jeżeli pacjent powie, że jemu to przeszkadza, pracujemy nad tym, oczywiście jak najbardziej możemy tutaj fajne efekty uzyskać, w zależności od tego, co pacjent chce uzyskać i co tak naprawdę jest danym źródłem problemu. No ale tak jak już mówię, wracając do tego wyjścia, zdarzają się tacy pacjenci, prawda, gdzie po leczeniu, czy w trakcie leczenia ortodontycznego gdzieś taki element tam się mogło pojawiać, jak trzaski, przeskakiwania. No ale mówię, odpowiednio prowadzona fizjoterapia, prawda, ukierunkowana na zniwelowanie tej przyczyny, jak najbardziej może nam tutaj pomóc, żeby takie elementy nie miały miejsca. No i też rzeczywiście wszystko zależy od tego, prawda, jak dany pacjent reaguje na leczenie ortodontyczne, bo może być tak, że u większości pacjentów nic się takiego nie pojawia, u jakiegoś jednego się pojawi, no to prawda, jakaś gdzieś przyczyna musi tego wszystkiego być, więc musimy przede wszystkim ustalić przyczynę. Okej. Okay. Czytam dalej, bo jeszcze mam kilka. Dalej. Czy krótkie wędzidełko w języku można skorygować w jakiś sposób? Pacjentka jest po korekcji zgryzu ortodontycznie, nie ma problemów z wymową, no jest zalecane podcięcie lub wydłużenie ćwiczeniami. I tutaj w jaki sposób moglibyśmy coś tutaj rehabilitacją stomatologiczną pomóc? No wszystko w zależności od tego musiałbym zobaczyć tego pacjenta, zobaczyć jak u niego pracują przede wszystkim poszczególne mięśnie narządu żucia. Jak u niego cały zgryz jest ustawiony, jak u niego ustawione jest zwarcie. Też na pewno tutaj taka konsultacja w zakresie protetyki byłaby niezwykle istotna. No i przede wszystkim co my jesteśmy w stanie u tego pacjenta uzyskać poprzez właśnie wprowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń u niego. No ale to już mówię, wszystko zależy od tego, jak z czym ten pacjent będzie miał problem, więc ja w pierwszej kolejności przeprowadził dokładną diagnostykę u takiego pacjenta, zobaczył na ile ta jedna, dwie sesje terapeutyczne są w stanie u takiego pacjenta pomóc, no i wtedy, prawda, mógłbym dokładnie powiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jakieś fajne efekty z tego tytułu uzyskać. Zawsze możemy troszeczkę pomóc, nie mówię, że w 100% rozwiązać problem, ale nawet jeżeli u niektórych pacjentów pomożemy gdzieś tam 15-20%, to już zawsze będzie ta cegiełka do przodu. Ale mówię, to ciężko jest się wypowiadać, czy akurat daną techniką jakąś, czy danym sposobem rehabilitacji osiągniemy sukces, bo ja nigdy, że tak powiem, ślepo nie stawiam takiego założenia. Przede wszystkim wszystko to zależy od pacjenta.
im więcej my zrobimy od siebie, im dokładnie i będziemy wiedzieli, w jaki sposób mu pomóc, tym większa szansa, że jesteśmy w stanie mu pomóc. Super. Kolejne pytanie o pracę po usunięciu semek. Co działamy, jak możemy działać z pacjentem, którym jest po usunięciu semek? To wszystko też zależy od tego, czy my mamy zabieg powikłany, czy nie. Jeżeli u pacjenta dolegliwości bólowe, prawda, utrzymują się trzecią, czwartą dobę po zabiegu, to już tak naprawdę możemy sobie u takiego pacjenta pracować. Bardzo często, jeżeli widzimy, że gdzieś tam pacjent nawet jest przygotowywany pod ekstrakcję, że będzie troszeczkę ta trudniejsza ekstrakcja, to nieraz pacjenci przychodzą do mnie jeszcze przed samym zabiegiem, a później nieraz 3-4 dni po zabiegu już w stanie, prawda, wskutek pracy terapią manualną już jesteśmy w stanie troszeczkę powiększyć zakres odrodzenia żuchwy, zmniejszyć, prawda, to spoczynkowe napięcie mięśniowe narządu żucia, troszeczkę popracować właśnie nad pozostałymi ruchami żuchwy, no i przede wszystkim zdjąć tego pacjenta, na ile się to da, dolegliwości bólowe. Oczywiście w przypadku ekstrakcji powikłanych troszeczkę więcej mamy pracy, ale też już tak naprawdę w dość krótkim czasie jesteśmy w stanie u tego pacjenta popracować. No nie zawsze wewnątrz ustnie, wszystko w zależności od tego, jaki jest stan jamy ustnej po ekstrakcji, no ale nawet technikami zewnątrzustnymi bardzo fajnie możemy u tego pacjenta zdjąć dolegliwości bólowe, zwiększyć ten zakres ruchomości, no ale przede wszystkim u takiego pacjenta musimy pracować, że na tyle delikatnie i lepiej zrobić troszeczkę mniej niż troszeczkę za dużo, żeby gdzieś wskutek tego naszego zabiegu terapeutycznego to nie powróciło dużo mniej, dużo bardziej niż przed taką terapią, bo ci pacjenci będą bardzo, bardzo wrażliwi, stąd też ja rekomenduję, prawda, fizjoterapeutom z reguły, że ktoś już chce pracować z takimi pacjentami po ekstrakcjach, żeby gdzieś pracować po siódmym dniu od ekstrakcji, jeżeli gdzieś te dolegliwości bólowe się jeszcze troszkę utrzymują, no ale to już w zależności od tego, jak dobry mamy warsztat, jak na ile mamy zbudowane to doświadczenie, tą bazę pacjentów już za nami po tego rodzaju manipulacjach i kiedy jesteśmy w stanie, że tak powiem, u takiego pacjenta rozpocząć ten proces terapeutyczny, ale tak jak już mówiłem, nawet trzecia doba po zabiegu, to jesteśmy w stanie tutaj już bardzo fajne efekty u tego pacjenta uzyskać. Oczywiście od tego wszystko będzie zależało, jak ten pacjent zareaguje na naszą terapię. Też jak mówiłem, lepiej troszeczkę mniej, troszeczkę delikatniej u takich pacjentów niż za dużo z tym końcem terapeutycznym. Okej, dobra. Następne pytanie mamy. Czy w ramach rehabilitacji stomatologicznej są badane obszary ciała poza głową czy kręgosłupem szyjnym, na przykład stawy skokowe czy krzyżowo-biodrowe? Więc w ramach rehabilitacji stomatologicznej jak najbardziej te elementy należy wziąć pod uwagę, aczkolwiek żeby dokładnie takiego pacjenta, prawda, przeskanować pod kątem dysfunkcji w obrębie całego ciała, to już jest, prawda, bardzo długi proces, prawda? Więc w pierwszej kolejności pytanie, czy my standardowo u każdego pacjenta będziemy sprawdzali, prawda, tutaj zakresy ruchomości w obrębie na przykład stawów skokowych, czy na przykład, prawda, gdzieś w obrębie stawów kolanowych. W pierwszej kolejności, jeżeli taki pacjent do nas trafia z bólem w obrębie, prawda, tutaj narządu żucia, z bólem stawu, czy z bólem w obrębie mięśni narządu żucia, ja u takiego pacjenta w pierwszej kolejności przede wszystkim koncentruję się na diagnostyce narządu żucia i na diagnostyce krótkiego odcinka kręgosłupa. Natomiast jeżeli widzę, że, prawda, wykonując takie podstawowe badanie fizjoterapeutyczne, że coś tam na obwodzie u pacjenta też jest nie tak, to jak najbardziej. Tylko już w takim wypadku ja się takim pacjentem stricte nie zajmuję, tylko kieruję do kolegi jednego, drugiego, trzeciego, kto w zależności jaką ma specjalizację, z jakim typem pacjentów pracuje, prawda, już kieruję na to, żeby gdzieś oczywiście przy współpracy cały czas i przy wspólnym przekazywaniu sobie informacji u takiego pacjenta z dysfunkcją na obwodzie też popracować. Ale w pierwszej kolejności ja się koncentruję, prawda, na mojej praktyce, na tym, żeby, prawda, tutaj na tkankach lokalnych jak najbardziej pracować. Ja pracuję głównie w gabinetach ortodontycznych, też pracuję w gabinetach stricte fizjoterapeutycznych, ale tam już troszeczkę inny profil tego pacjenta mam z zaburzeniami, tam troszeczkę więcej właśnie na kręgosłupie pracujemy, ale jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia obwodowe, to ja wyznaję taką zasadę, że najważniejsza jest oczywiście jak największa wiedza ogólna, ale także jak największa specjalizacja. Jeżeli ja wiem, prawda, że problem jest w obrębie na przykład miednicy, problem jest w obrębie stawu skokowego i tam gdzieś to może wszystko nam rzutować na ten narząd żucia, to jak najbardziej taki pacjent jest przede mnie kierowany do terapeuty, który gdzieś już się zajmie tymi okolicami zdecydowanie lepiej ode mnie, bo już ma doświadczenie dużo większe, pracuje na co dzień z takimi pacjentami i ma ich, że tak powiem, więcej. Natomiast jeżeli
jeżeli o mnie chodzi, to ja zajmuję się stricte tym obszarem, zwracam uwagę na te rejony właśnie, o których mówiłeś, troszkę bardziej odległe, ale nie ma tak, że prawda, prowadzę takiego pacjenta od A do Z, że prowadzimy też tutaj, prowadzimy też tutaj, bo to różni terapeuci różnie prowadzą, ja natomiast wyznaję, że jeżeli ktoś jest w stanie zrobić coś lepiej ode mnie, to ja go bez skrupułów jestem w stanie tam pokierować, wyjaśnić wszystko pacjentowi, po co jest potrzebna ta konsultacja, co ja podejrzewam, a już specjalista, do którego kieruję, zajmie się oczywiście feedbackiem dla mnie, tą daną dysfunkcję, jeżeli gdzieś widzę, że potrzeba troszkę popracować na danym obszarze, czy gdzieś wskazana jest inna konsultacja innego terapeuty, czy innego specjalisty, na przykład neurologa, laryngologa, to nie mam skrupułów, żeby takiego pacjenta, żeby jak najszybciej go przekierować, prawda, tutaj do innego terapeuty. Oczywiście dokładnym wyjaśnieniem pacjentowi, dlaczego to robimy w ten sposób, dlaczego ja go odsyłam do innego specjalisty, na co tutaj należy zwrócić uwagę jeszcze w trakcie leczenia tej dysfunkcji, prawda? Ale jak już mówiłem, większość pacjentów, którzy do mnie trafiają, mają problemy stricte zlokalizowane w tej okolicy i jak najbardziej terapia manualna w tym zakresie jest w stanie, prawda, w 90%, 95% przypadków rozwiązać ten problem. Oczywiście przy współpracy tutaj z innymi specjalistami z tego obszaru. Super. Słuchajcie, jeżeli jakiekolwiek macie pytania, to proszę piszcie. Ja tu następne już czytam. Mówi się, że żuchwa rotuje się w stronę dysfunkcyjną. Czy tak jest zawsze? To jest też temat bardzo, bardzo złożony, gdyż to wszystko zależy od tego, jakie mamy struktury napięciowe i co tak naprawdę było taką pierwotną przyczyną bólu. Więc ja zawsze, jeżeli chodzi o ustawienie, prawda, tej naszej żuchwy, nie rozpatruję tego, że gdzieś w danym stopniu mamy, prawda, tutaj troszkę rotacji, tu mamy gdzieś troszkę przesunięcia, że zawsze w tą stronę, czy po tej stronie, prawda, mamy dysfunkcję. Bo nieraz może się okazać, że to, co my już obserwujemy, to jest efekt końcowy jakiegoś procesu, który zaszedł jakiś czas wcześniej, jakiś czas temu, prawda, czyli już gdzieś była dysfunkcja na przykład w obrębie drugiego stawu, gdzieś była dysfunkcja w obrębie wcześniejszego napięcia po całkiem innej stronie ciała, a gdzieś to dopiero teraz tam się manifestuje problemem w tym obszarze. Więc tutaj też tego nie rozpatrujemy, tylko na tej zasadzie, że pacjent przychodzi do nas i widzimy, że o, tutaj jest takie ustawienie, to na pewno problem jest z tej strony. Oczywiście w większości przypadków będziemy badali stronę, w którą gdzieś tam ta żuchwa ucieka, ale nie możemy od razu przyjąć na 100%, że tam jest problem, bo to może być tylko i wyłącznie manifestacja jakiegoś procesu, prawda, który gdzieś zaszedł już jakiś czas temu, nawet i nieraz czy wypadku, czy jakiegoś urazu, czy jakiejś infekcji, która miała miejsce nawet i dobrych parę lat temu, a dopiero teraz gdzieś ta manifestacja kliniczna już u nas wygląda zupełnie inaczej. Więc to jest też temat taki dosyć skomplikowany i też bym powiedział, tak jak uwielbiam taką odpowiedź, to zależy. Czyli to wszystko zależy od zbadania pacjenta, możemy mieć pewnego rodzaju, tak samo jak przy tych, to co Państwu mówiłem, źródłach promieniowania bólu. Mamy pewnego rodzaju wytyczne, mamy pewnego rodzaju gdzieś tam pojęcie, z jakiego miejsca, gdzie nam co może promieniować, ale może to być temat w ogóle zupełnie nie związany z daną strukturą i powinniśmy tego szukać w miejscu, gdzie byśmy z reguły tego nie szukali. Tak samo dotyczy to tutaj zaburzeń po obrębie stawu, że to wszystko zależy od tego, czy mamy pacjenta, jaka jest historia tej dysfunkcji, prawda? Aczkolwiek zawsze te odpowiedzi, jak kierunek, prawda, gdzieś to jest zbaczania, czy ruch głowy, żuchwy, już nam może podpowiedzieć, gdzie będziemy szukali przyczyny tej dysfunkcji, ale mówiłem, to jest temat wieloskładnikowy i musimy tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy przeanalizować, nie patrzeć stricte mechanicznie, staw, mięsień, zbaczanie, funkcja i dysfunkcja, tylko musimy to przeanalizować, że tak powiem, dokładnie od podstaw, poszukać tego źródła problemu. Okej. Kolejne pytanie, które padło, czy jest możliwość rehabilitacji rok po biopsji żuchwy, a powikłania, które się pojawiają, to jest drętwienie? Już. Jak najbardziej cały czas możemy stosować rehabilitację przy wszelkiego rodzaju objawach, tylko musimy przede wszystkim się zastanowić, co jest dokładnie źródłem problemu takiego pacjenta, prawda? Dlaczego takie objawy, tak jak jest drętwienie, występują, prawda? Co jest przyczyną? I na pewno w pierwszej kolejności należałoby zrobić konsultację neurologiczną takiego pacjenta u jakiegoś dobrego, prawda, zaufanego neurologa. Też przede wszystkim należałoby ocenić takiego pacjenta pod kątem klinicznym, czyli też bym musiał zaprosić go na wizytę, dokładnie sobie obejrzeć, jak wyglądał ten proces, z jakiego powodu była ta biopsja, prawda, tutaj pobierana, jak przede wszystkim wyglądała sytuacja u tego pacjenta na drugi, trzeci dzień po takiej biopsji, po tygodniu, po miesiącu, co tam dokładnie, prawda, było, że tak powiem, robione, jak wyglądały te
te napięcie u niego w momencie badania, jak wyglądało wcześniej, czy miał dodatkowo problemy z jakimiś innymi funkcjami, czy z jakimiś dolegliwościami bólowymi w tej okolicy, czy ewentualnie jakieś ograniczenia ruchowe, ograniczenia czucia u niego także występowały i wtedy dopiero zająć się tym tematem, ale w pierwszej kolejności należałoby tego pacjenta dokładnie zobaczyć, zbadać, no i wtedy dopiero wnioskować o to, czy jesteśmy w stanie mu pomóc, czy nie. Ja nigdy nie mam czegoś takiego, że ja mówię pacjentowi, że ja mu od razu nie pomogę, tylko zawsze, jeżeli widzę, że jest szansa chociaż pomóc tym pacjentom w kilku procentach, to zawsze otwarte karty przedstawiam mu program, co ja bym u niego zaproponował, co ja bym chciał zrobić. Robimy jedną, drugą terapię, bo z reguły po pierwszej terapii nie jestem w stanie pacjentowi nic powiedzieć, przede wszystkim też nie chcę za bardzo nic obiecywać, nic mówić. Mogę pewnego rodzaju takie moje założenia przedstawić, ale tak naprawdę, kiedy pacjent do mnie wraca dopiero drugi albo trzeci raz, ja jestem w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie tutaj coś uzyskać, czy też nie. Trzeba dokładnie poinformować pacjenta, na ile te nasze oczekiwania, czy na ile te założenia, które gdzieś na początku, prawda, założyliśmy, są do realizacji. I to jest niezwykle istotna kwestia, żebyśmy, prawda, tutaj nie od razu, prawda, odrzucali, o, tutaj na pewno to jest przypadek, prawda, w którym nie jesteśmy w stanie nic pomóc, to może tak naprawdę nasza ingerencja, którą zakładamy i model terapii, który gdzieś sobie zaplanujemy u danego pacjenta, da nam świetne rezultaty. Tylko to, mówię, trzeba na ten temat spojrzeć troszeczkę szerzej, czyli nie od razu pierwsza wizyta, my już wszystko wiemy o tym pacjencie, tylko pacjenta z takimi dysfunkcjami w tej okolicy naprawdę poznaje się przez 2-3 sesje terapeutyczne przynajmniej, prawda? Nieraz mamy takich pacjentów, że już pracujemy, prawda, kolejny miesiąc i nagle gdzieś dopiero człowiek, prawda, zaczyna łapać pewnego rodzaju taką synergię z pacjentem, pacjent zaczyna łapać taką synergię z terapeutą i gdzieś dopiero te tkanki nam zaczynają reagować na to, co zrobiliśmy, więc mówię, stawianie jakiekolwiek rokowań, czy pomożemy, czy nie pomożemy po pierwszej wizycie, to nie jest dobry pomysł, ja w ten sposób nie pracuję, ale też nigdy nie zakładam, że czegoś się nie da zrobić, albo coś na pewno da się zrobić na 100%. Zawsze w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy w stanie pomóc, to wszystko w zależności od tego, jak poważny jest problem i na ile pacjent, prawda, będzie reagował na to, co my założyliśmy i na to, co wdrażamy. Super. Michał, dziękujemy Tobie za dzisiejszy live. Wszystkim Wam dziękujemy za to, że uczestniczyliście w tym spotkaniu z Michałem. Tak jak powiedziałem, nasze dzisiejsze spotkanie jest to wstęp do szkolenia, które za miesiąc, niecały miesiąc Michał poprowadzi w Lublinie PhysioActive. Serdecznie Was na to szkolenie zapraszamy. Gdybyście jeszcze jakiekolwiek mieli pytania, to proszę piszcie, my te pytania przekażemy Michałowi. Jak będzie potrafił, tak na te pytania odpowie i ta odpowiedź do Was oczywiście tu wróci. Padły pytania, czy nasze spotkanie, dzisiejsze live, czy będzie można obejrzeć dalej. Tak, będzie to nagranie dostępne na naszym Facebooku, więc zapraszamy do obejrzenia. No mamy taki dzień dzisiaj, że jest spotkanie live. W ramach tego spotkania serdecznie Was zapraszamy na kurs i dla Was oczywiście mamy niespodziankę dzisiaj. Pojawiło się już tam w relacjach, tak, promocja 10% na to szkolenie, która będzie trwała od dzisiaj do środy. Więc gdybyście chcieli, zapraszamy. Dziękujemy Tobie, Michał, jeszcze raz. Miłego wieczoru. Dzięki bardzo. Pozdrawiam i dziękuję również za pytania i mówię, jakbyście dziś jeszcze chcieli o coś dopytać czy coś, to tutaj do Karola kierujcie, ja zawsze z chęcią się ustosunkuję, coś podpowiem, czy w jakim zakresie pomogę. I do zobaczenia na szkoleniu. Super. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć. Hej.